16 HP, Wiktor ma 5, ale musimy uważać na Punishera, bo ten akurat ma cały czas full HP na koncie i ten jest na plecach. Stomp już się tego spodziewa, ale nie wie, że tak blisko jest Punisher, ten za chwilę wychyli się na Stompa, a ten odwraca się za późno. Goofy, daleko, daleko od całej akcji, widzi rywala Goofy, jeden na jednego, przygotowany nade od Goofy'ego, dobry nade pod przeciwnika, ale Punisher broi na raz, nie, 10 sekund, nie ma defusa, Goofy teraz będzie Goofy, dokończył tę rundę. A tymczasem Wiktor już z pierwszym fragiem toczył, ustawiony podsadzony na SC, tu Punisher jeszcze od szóstek, Patitek podnosi broń. No może on jeszcze w tej rundzie będzie w stanie powalczyć, ale to jest 2 na 4, a tym razem zawodnicy CT mają full HP na koncie. Także to już nie będzie takie łatwe, a tym bardziej, że Stark nie ma tutaj karabinu, tylko CZ-ka. Stara się zradować, myślę, że Patitek co tu jeszcze zrobi? Patitek z jednym fragiem, wciąż ma trochę HP na koncie i może teraz wraca nam nadzieja. Dorzucony flash przez Patitka poczeka na Starka, ale ten wciąż czai się przy bombsite B, licząc na jakiś skrót, licząc, że ktoś popełni błąd. No jeśli Stark się pospieszy, jeśli Stark będzie w odpowiednim momencie, teraz jest Patitek z kolejnym fragiem. To jest to full auto, o którym mówiłem, to jest poziom światowy, na taką odległość, a Patitek idealnie skontrolował to full auto tak, żeby rywala zestrzelić. I znowu w sytuacji 2 na 4 robi nam się 2 na 2. Zobacz, gdzie jest Stark, on już plantuje bombę na bombsite B, Patitek wciąż trzyma rotację. Teraz słyszą antyterroryści, co się wydarzyło, ale Patitek za chwilę znowu zdobędzie fragę! Tak? Tak jest! To już jest jeden na dwóch szybca. On przy bombsite, ale nie wie, gdzie są rywale. Ma defuse, ale co z tego? Tuż, tuż obok niego jest Stark, to kończy rundę! Brawo! Tak? Brawo, brawo Polacy, bo to była runda Patitka! Oczywiście, no mi się też podoba to, że mimo tego, że rzeczywiście tracimy gdzieś tego jednego zawodnika na początku, to jednak gracze i komu się kompletnie nie boją rywala. Ciągle wychylają, ciągle chcą się strzelać, ciągle ryzykują. No zobaczmy, ile rund im to przyniesie. Teraz wejście pod bombsite B, szybcy, puszcza jednego zawodnika, ale zdobywa 2, 3, 4 fragi! To teraz strzeli, wow! Prawda, nie no to jest taki moment właśnie, skrót Elki, skrót od nogi, to już jest taki moment, 45 sekund, musimy wiedzieć, co się dzieje, nie możemy zostawić tutaj jednego zawodnika, na szczęście udało się przerotować, ale to jest znów ten wjazd pod bombsite B. No i co, no jest dojazd do Eski, jest już rzucony smoke, tak naprawdę Stomp i Stark są teraz odcięci od reszty kolegów. Zawsze blisko podeszli zawodnicy terrorystów, Stomp jednak z fragiem, także jest przewaga. Tutaj będzie szansa, Stomp jednak niecelnie, zdziwiony teraz mocno. Chciał zbojtować ten strzał od snajpera drużyny terrorystów. Szybcy już tuż obok, ale Stomp po raz kolejny wyciąga rywala. 5 na 3, no i w takiej przewadze będziemy to odbijać. Bubble znowu nie trafia, spokojnie, ale jest frag dla Wiktora. Pilnuje Stomp bombsite'u, rotuje snajper ekipy terrorystów na górę. Tymczasem Stomp miał szansę, ale tym razem niecelnie. Stomp nie pomylił się już za drugim razem, a więc hat-trick Stompa. Wcelowany będzie trzymał Stompa, żeby ten nie mógł wychylić. Nasi no mają pieniądze, więc możemy odbijać. No ale problem polegał na tym, że w tej rundzie graliśmy na 3 snajperów. Wiktor tymczasem dobrze ustawiony, ale Tecek jakimś cudem zdobył fragę i był blisko, żeby wcelować się w kolejnego. Chips przy górze, tutaj Goofy tuż za smokiem wyjeżdża po fleszu. Goofy dokłada fragę, nagle robi tam się 3 na 2. I mamy przewagę, więc jeszcze nie wszystko stracone, ale trzeba pędzić. 20 sekund do końca. Bubble, piękny strzał na Patitku. No i 2 na 2 nam się zrobiło. Czy mamy tutaj jakieś granaty? Jeden flash, Mołotow ustąpa Nate. To może się przydać w tym momencie. Na górze przecież był snajper, byk broi na raz bomby, Goofy w tym momencie, stąd dokona flagę, to się może udać. Goofy broi zdążył, tak. Bubble nie miał szans tu wyjść na rywala, więc wygrywamy taką trudną rundę. No skowany jest Wiktor, no musi sprawdzić, zobaczy, Goofy. No nie, ten nie, timing, o Boże, ten timing dla nas teraz bardzo niekorzystny, ale nasi co wciąż są we dwóch, ten nade może się teraz przydać, zobaczmy, ten nade, idealny nade dla Wiktora, no i Punisher zostaje sam, on odpochylni, dorzucony Mołotow, ten przez tego Mołotowa wychodzi, czy słyszeli to nasi, chyba nie do końca, tuż obok niego jest nasz zawodnik, musi broić Tecek bombę na raz. W tym momencie Punisher wychyla na rywala, skanuje. Nie ma, Tecek zdążył, tak jest, a więc Polacy wygrywają tę rundę. 5 na 4 w tej ostatniej rundzie regulaminowego czasu gry. No zobaczmy, co wymyślą teraz terroryści, ale oni są w wielkich opałach. Wejście na bombsite B, tam jest tylko Stark, ale on gra defensywnie. On w tej rundzie nie musi wychylać, on w tej rundzie nie musi zdobywać fragów. On musi dać info, że panowie weszli na bombsite B, teraz miał Stark sporo szczęścia, ale na szczęście też stres daje się wyznać. Nie trafia, Windigo, Bubble fatalnie poduje, stąd to wykorzystuje, mamy 5 na 3. Terroryści jednak podeszli na blisko, ale już takimi sytuacjami musieliśmy się mierzyć. Tecek niecelnie, tu jeszcze jest Goofy. Wiktor walczy i Goofy wygrywa pojedynek, tylko Spellan. On zostaje sam, 4 na 1. Wychyla Spellan, szukając rywala, szukając pojedynku. Chociaż jednego fragę, żeby znowu Spellan, nic z tego, Patitek kończy. To jest XCOM, to jest zwycięstwo. Comeback zrobiony. Ten może za chwilę polecieć, bo tak Mołotowa ma Punisher.
Antyterroryści zbierają się powoli. 25 sekund. Poczekają, aż ten smoke zajdzie. Dopiero wtedy tego motowa rzucili. No i świetnie, Bubble. Tylko Tecek. Jeden na dwóch w tym momencie. Tecek wychyla w dobrym momencie. Tecek! Po raz kolejny i jeden na jednego. Punisher pędzi na bombset. Nie ma teraz dużo czasu. A Tecek z kolei spokojnie wycofuje przed rywalem. Broi bomby na raz Punisher. Nie, to był tylko fake. Tecek za chwilę będzie musiał wychylić. Ale w dobrym momencie Tecek ze spokojem to wygra. Tecek! Brawo! 8-5 dla XCOM-u. Reagujmy na to wszystko. Mamy czas. 30 sekund do końca. Tecek ma defusa. On akurat Flashem frag dla Stompa i tylko Bubble przy życiu. O, ależ pestka Bubble'a! I teraz jeden na dwóch, a Bubble chowa się na kładzie. Nasi powoli. Jest tutaj smoke, który jest dla nas nieprzyjemny. Wolimy teraz poczekać. Stomp, pamiętajmy, ma 25 HP na koncie. Bubble wcelowany. Tecek coraz bliżej, 17. Ale mamy czas, mamy defusa, więc nie musimy się spieszyć. Ale tu Bubble po raz kolejny. No i Stomp zostaje sam, ale Stomp trafia prosto w głowę, podnosi defusa. No i widziałem, co Stomp powiedział. Tak, gdzie? Tak. Kurczę. I Tecek był na to gotowy. 5-3 mamy przewagę, chociaż Tecek też stracił kilka 10 punktów życia. Poleciał flash, frag dla Shipsa jednak, no i teraz musimy atakować. Goofy coraz bliżej, a ten prosto w głowę. No i mowa Goofy wygląda fantastycznie, fenomenalnie wręcz, i tylko Wiktor, 1-4. On na kładzie, cały czas czeka, szuka fraga, 1-1 zdobył. Broi bombę na raz Goofy, no nie no, Goofy przesadził, ale jednak Patitek ratuje. 5-3 przewaga dla nas. Bubble jednak bardzo dobrze ze snajperki. 2-3. Shipsy Spellan. Za chwilę będzie plantowana bomba. Stomp tylko czeka, aż ktoś wychyli, aż ktoś popełni błąd. A terroryści będą się bronić. Tutaj dorzucony smoke. Mamy dwa defuse u Goofy'ego i Patitka. Mamy jednego flasha, którego będzie na pewno trzeba wykorzystać. To Goofy z tym flashem. Dobrze byłoby, żeby tego flasha rzucił, ale ten chyba będzie wchodził dopiero na sam koniec. Patitek być może jako pierwszy. Czekają terroryści. 25 sekund do wybuchu bomby. Nasi zbierają się do odbicia. Nasi są gotowi. Shipsy i Spellan wciąż czekają. No i teraz Patitek robi krok, Goofy wygrywa tę przebitkę, no i tylko jeden zawodnik przyspiesza Patitek, on wie, że w bombsite musi być Shipsy, ten w szoku, nie wie gdzie patrzeć, lewo, prawo, jeden, drugi, ale jest Stomp! Jest Stomp i on to powinien dokończyć, ma defusa, zdąży, no musi zdążyć Stomp, musi zdążyć! Zdążył Stomp i to jest zwycięstwo, a więc XCOM w finale przeciwko Alternate Attacks, to fantastyczne zwycięstwo! Coraz bliżej zawodnicy Alternate Attacks, wyjeżdża konsol, za chwilę pójdą w jego ślady koledzy. Tutaj Hunden od banku, znakomicie Stompadry, no ten zawodnik strzela. 3-2, dwa fragi Stompa w tym momencie. Jeszcze Patitek za ciężarówką, tutaj Patitek na chwilę się odwraca i to wykorzystuje Sirson. Musi uważać teraz Stomp, atakowany przez dwóch rywali, ale Stomp po raz kolejny, Stomp jeszcze walczy, nie trafia! Stefan 1-1, Stark wycofał ten defensywnie ustawiony, Stark chowa się przed rywalem. Stefan szuka tego pojedynku, no i trafia rywala, czy ma defusa? Ma defusa i zdąży. I po marzeniach. W tej zromotnej porażce, po pierwszej połowie. Na kolejną mapę wejść nie z tą porażką, nie wiem, 15-3, ale na przykład 15-8, wygrywając te 5, powiedzmy, fragując sobie troszeczkę. A tutaj Katyk Starka i ten rudę dokończył, a więc ładnie Stark. Jeszcze zajmowane łazienki przez Starka, ale ten indywidualny stara się podejść. Goofy dołączy do kolegów, także czwórka będzie atakowała długą. Jeden zawodnik, prawdopodobnie od banana, od łazienek. Tutaj skany od Hundena obił Patitka. Także dobrze wyczuł moment Hunden, ale to już wychylają się terroryści, wycofuje Hunden, wychyla się Sirson, no i proszę bardzo, niecelny strzał Sirsona, tego się często nie widzi. A Sirson nadziewa się na serię falloutu Patitka, 4-3 w tym momencie, bo Hunden dokłada fragę, tu jeszcze Kito na bombsite się czai, Patitek go nie widzi, Kito stara się wychylić, żeby zaatakować, a Patitek już nic nie może zrobić i tylko Stompadry przy życiu, on na długie z jednym fragiem, tu już atakowany Stompadry po raz kolejny, ale Hunden szybko wychyla i tę rundę i mapę kończy, 16-6, Alternate Attacks na overpassie na swojej mapie, na Polacy, no będą mieli o czym rozmawiać w przerwie. Snajperka w rękach Sirsona, ale to Kito tym jest tym, który fraguje jako pierwszy. Kito i Mowo się czuje naprawdę bardzo pewnie. Zdobyte frag przez Goofy'ego, jednak tu Hunden tuż za smokiem jednak był czujny. Jest znowu przewaga po stronie terrorystów. Tymczasem Stark, co on tu robi na bombsite B? Bardzo ryzykowne zachowanie Starka, no ale wpuścił go Stefan. Jeszcze Tecek od Gali od pleców. Dwa fragi dla Tecka, to jest 2-2, a Stompadry już na bombsite. Chyba o tym nie wiedzą te terroryści. Teraz już na pewno tak, bo sprawdzili ten kąt. Szuka Stompadry miejsca dla siebie. No nie ma jak stąd uciec. Nie za bardzo, bo tutaj dwójka zawodników CT wcelowanych. Stomp chyba o tym wie. Dostał dokładne informacje od Tecka, który zobaczył wszystko z Gali. Frag dla Tecka, jednak tu jeszcze jest Sirson i już wszystko wiedzą Polacy. Sirson za chwilę będzie wychylał. Sirson prosto w naszego zawodnika. 1-1, ale Tecek! To była jego runda. Fantastyczne zagranie Tecka, fantastyczne fragi. Ten kapituluje, tego flasha rzucał Hunden, od razu przechodzi do dżungli.
Coraz bliżej Stompadre. Czy tego się spodziewa? No, Stompadre! Z trudem, ale jednak rywala wyciąga. No i Stefan zostaje sam. Wcześniej wygrał jednego klacza 1-1. Teraz jednak będzie miał dwóch rywali przed sobą, ale mają bardzo mało HP. Stompadre 34, Stark 3 HP na koncie. Już frag dla Stefana jest. No i Stark będzie miał problem. No właśnie, Stefan idealnie to kończy. Ej, ty. Tam jest trójka zawodników. Właśnie, szczególnie kiedy Stark wychylał się z piwnicy, prawda, to spodziewali się tego wejścia na bombsite, no bo Stark chciał lurkować, chciał wejść na plecy. Stompadre jednak prosto w głowę, no ale jest tutaj konsol, no i tylko Stomp przy życiu, ten z jeszcze jednym flagiem, ale to jest 1-2, 28 sekund do końca, bomba leży, Stompadre nie ma tutaj smoka, ma flesza, którego może wykorzystać, no tak ciekawy wyrzucony flesz, ale ten akurat nic nie robi. A tu już Stefan wcelowany, jest też tuż obok Hunden, podnosi jednak Stompa kacza, a z tego kacza też na pewno potrafi strzelać głowy, próbuje przejść na bombsite, Stomp z jednym flagiem, tu jeszcze Hunden, wow! Stompadre z fenomenalnym headshotem plotuje bombę na 10 sekund przed końcem, pędzi Hunden, ale Stompadre już będzie wcelowany. Zobaczył z pewnością rywala, Stomp czeka na Hundena, Stomp nie da rady, jakże szkoda! W momencie Patytek z fragiem, no i teraz idzie w stronę gali, tam jeszcze jest Stompadre na bombsite, więc jeszcze nie wszystko stracone, daleko jest Kito od całej akcji. A terroryści będą wyskakiwać, no i właśnie, Mołotow jeszcze dorzucony, oj tu Stompadre zdradza pozycję, ale i tak trafia! I Patytek również! Nagle Kito zostaje sam, cóż za niespodzianka, była taka przewaga, jednak Kito musi sobie radzić pojedynkę, ale ten zawodnik grał doskonale na overpassie. Na mirażu może już tak nie strzela. No i zobaczmy, co wykombinuje. 30 sekund. Wie, gdzie jest Patytek, wie, gdzie jest Stompadre. Dorzucony Mołotow, no i Patytek będzie musiał wychylić. Ten jednak ma smoka, którym zgasi tego Mołotowa i dzięki temu wciąż może czaić się na Edwardzie. Stompadre bombsite, ale niestety popełnia błąd. No i teraz tylko Patytek 1-1. A Kito dorzuca jeszcze smoka, żeby odciąć naszego zawodnika, który ma tylko Maka 10. Plantowana już bomba przez Kito. Nie, to tylko fake. Patytek jednak nie jest tutaj wychylony. Teraz Patytek na chwilę się wstrzymał, ale tę rundę wygrywa Kito. Fatalny błąd Stompa w takiej sytuacji. Mocno jednak pobijani zawodnicy Alternate i to jest szansa dla Iskomu, chociaż tam są dwie AWP-y. No teraz to Goofy jest tym, który fraguje jeszcze Hunden przy życiu. 8 HP i Syrson ze snajperką. A Goofy po raz kolejny fraguje, no i tym razem zawodnika, który miał 100 HP, także to na pewno dla nas dobry znak. No i Goofy po raz kolejny, brawo dla Goofy'ego za tego hat-tricka. Bo oczywiście trzeba będzie jeszcze się napracować. Hunden zobaczył Starka, ten z jednym fragiem ucieka w bombce. Tu Syrson wcelowany, ale Stark cały czas pilnuje tego wejścia. Goofy już ubezpiecza. Goofy traci jednak życie, ale tutaj dobrze ustawiony jest Stark. Cały czas pilnuje wyjścia z dywanów, a Kito zatrzymał się. To daje nam kilka cennych sekund, żeby wrócić, żeby zrotować, ale Stark sobie poradzi, a więc runda dla XCOMO na 11-13. No. Teraz bardzo pasywni z tymi snajperkami, a musimy podejść, musimy atakować. Dorzucony smok na gale, ale ten Mołotow był nieprzyjemny, trzeba w końcu wyjść. Wychyla się Patytek, ten ginie. No i Stomp zostaje sam, ten z pistoletem wychyla się na jednego zawodnika. Gdzie jest Kito? To jest pytanie. Kito na plecach. Stomp tylko 29 HP na koncie. Kito bawi się, gra na czas, 10 sekund. Stomp coraz bliżej, Stomp jeszcze stara się atakować. Stomp coraz bliżej atakuje rywala, Stomp! Jak nie, nie zdąży! Chyba nie zdąży, czy zdąży? Nie, za mało czasu, czy zdąży? Zdąży, nie zdąży. Nie zdąży Stomp, ale jakże było blisko. Jakże było blisko, żeby Stomp tę rundę ugrał. Jest tym, który otwiera rundę. Teraz jednak jest odpowiedź Syrsona, 4-4. No, Syrson też ten tryb potrafi robić. 40 sekund do końca, będzie wejście na bombsite. A, Hunden w porę ucieka, no i Syrson po raz kolejny ze snajperki. No jeszcze nie powiedzieli gracze Alternate ostatniego słowa. Konsol cały czas w B, się leci flash, wychyla, ale to jednak Patytek jest tym, który fraguje. Teraz zauważony Goofy, no i konsol w B się, no on jest tym, który tutaj jest w tym momencie dużym problemem. Ten flash zupełnie nietrafiony. No właśnie. Konsol na chwilę się zatrzymał, Patytek wie dokładnie, gdzie jest rywal. Kolejny dorzucony flash, ale Patytek... Nie, to smoke jednak, aż sam się nabrałem, ale Patytek po raz trzeci już w tej rundzie. On cię bierze tutaj za ostre korowanie. 3-3, tym razem Stark dokłada fraga. 10 sekund, a Hunden zostaje sam. Skany Patytka, ten ma bardzo mało HP na szczęście. Patytek zdołał podłożyć bomby, teraz wycofuje. Momentalnie Stark, on ma 79, on musi uciekać. Już Stomp łapie fotel, trzymając się od tych emocji. Hunden wychyla, ale Patytek! Patytek, 4 fragi w ostatniej rundzie. Goofy z fragiem, 4-2, to może być nasza runda, runda port, którą wygramy. Zobaczmy, konsol jeszcze fraguje jednego zawodnika, jest cały czas przewaga, bo Patytek z kolejnym już fragiem dla drużyny XCOM. I tylko konsol przy życiu, 1-3, wie gdzie jest Patytek, ten cały czas jeszcze przy życiu, ale już teraz fraguje konsol. A i tak Patytek swoje zrobił, bo jednak robił rywala do 32, a przecież konsol miała kacza, Patytek tylko 5-7, tylko pistolet. Za mało. No właśnie, ma mało czasu, 20 sekund, w końcu wychyla się Stark, ale mija się z rywalem o krok, no i teraz konsol na bombsite, B wraca do Eski, no tu jeszcze Stark z pistoletem, niebezpiecznie, niebezpiecznie, no i teraz pora, żeby Tecek wychylił, plantowana jednak bomba przez konsola, także jeszcze w tej rundzie chce powalczyć. W końcu wychyla się Stark, on od góry wcelowany, no ale Stark jakby w tym momencie szukał 50 groszy na ziemi, no a teraz Tecek zafleszowany, nie widział przeciwnika skakującego do góry, no co się w tej rundzie dzieje?
Tecek wciąż celowany za trójkę. Nie widział konsola na flashu uciekającego na górę. Nieprawdopodobna historia. Tecek coraz bliżej, ale w tej sytuacji będzie mu bardzo ciężko. Nie ma defuza. To wszystko potoczyło się fatalnie. Jeszcze dorzucony flash przez konsola. Tecek broi bomben raz. Tecek znowu odpala maszynę. Niestety oszukani nasi zawodnicy. Fatalnie sytuację spisali nasi. Niestety, ale ta runda ląduje na koncie Alternate. Uwaga. Patitek jednak już jest na plecach. Przydałby się jakiś flash w tym momencie. Patitek jednak ma tutaj obitego konsola, który jest na drabince i to wykorzysta. Patitek podnosi broń, podnosi Akasza. Tam kolejny drabiny Patitka, ależ teraz poczuł moc Patitek, ale tuż nad nim jest rywal. Tecek z jednym fragiem, chociaż rundem doskonale. Jeden na dwóch, Goofy obity, ale Tecek ma wciąż 100 HP, chociaż ten nie ma broni. Podnosi już Akacza. Tecek, nie mamy defuza, a Hunden bardzo mądrze rotuje na górę. Chociaż z tej strony już podchodzi Goofy, ten jest obity jednak, no i to spokojnie zdobędzie fraga Hunden. No w tej sytuacji Tecek raczej nie będzie miał większych szans. No, broi bomben raz, ale Hunden to widzi i szybko wychyla Hunden. Nasi jednak z bombsite'u właśnie nie rusza, z bombsite'u właśnie nie ruszają. Teraz dopiero cofa Goofy, ale te fejki też mają przygotowane zawodnicy Alternate. No właśnie, konto z pierwszym fragiem. Teraz Stark chciał się zakraść na plecy, ale nic z tego. Jeden frag dla Patitka, ten po raz kolejny trafia rywala, ale tuż za nim był Hunden. Ten wjeżdża na plecy, no i stąd zostaje sam. Ten na starym BS-owym. Gdzie jest bomba? To została w Elce, bo Patitek tam zdobył fraga. Niecelny strzał Stompa, troszkę za szybko chyba chciał strzelić, ale szybko się poprawił. Terroryści wyjeżdżają, flash od Stompa, ten stara się podejść. No i tam na drabince Kito asekuruje swojego kolegę. Stomp na bombsite. Oj, tu jest tylko snajperka, więc nie będzie łatwo. Na blisko już rywal. Ale Stomp! Jak to zrobił? Jakie to były strzały Stompa! Wow! Wow! Nie wygracie tego, krzyknął Stomp. Bo przecież Stark przed momentem dał mu info, a tu od razu konsol podchodzi pod kolegę, żeby być bliżej partnera. Wychylał się we dwóch na jednego gracza, ale Goofy chowa się, no i tu może wejść na plecy. Goofy, troszeczkę timingu, troszeczkę szczęścia i za chwilę Goofy może być jeden na jednego. Goofy, spokojnie zdobędzie fraga. On wie, gdzie był konsol, on go namierzył i teraz uciekaj Goofy, pędź jak wiatr na bombsite, żeby tam podłożyć bombę, ale konsol też sobie zdaje sprawę z tego, co się wydarzyło. Pędzi na plecy, teraz jednak zwolnił nieco tempo. Konsol zagubiony na tej mapie, zagubiony w tej rundzie, a tu już podłożona bomba, ale konsol wie, gdzie ten plant poszedł. Goofy chowa się za bombsite'em i po prostu poczeka. Chce wysądować, gdzie jest rywal, chce wiedzieć, chce mieć pewność. Konsol na razie na spokojnie, jeszcze ma czas, a Goofy powolutku skrada się na plecy. Goofy bardzo sprytnie, mądrze, coraz bliżej konsol, jeszcze powolutku, ale Goofy teraz będzie groźnie. Goofy na spokojnie, jest tutaj przy bombsite'cie, będzie za chwilę. Goofy wygrywa! Na Goofy, proszę bardzo, jakże znakomicie to Goofy rozegrał! Kupione dwie CZ-ki tylko przez zespół z Niemiec. No i teraz zobaczmy Patitek! Patitek! Patitek z bandycką jechanką na bombsite B. Tutaj fragi zdobyte przez tego zawodnika, ale nie podpalamy się. Stark dokłada kolejne trafienie, no i tylko konsola. Nasi za moment powinni wygrać rundę numer 14. Tylko konsol, on na bombsite B czeka na wejście, ale nawet jeżeli wejdą tutaj Polacy, to konsol nie powinien mieć żadnych najmniejszych szans. Bez Kevlara, bez nadziei na zwycięstwo. Atakuje konsol, jeszcze trafi rywal, ale Patitek! Rękę podniesiona w górze w geście triumfu. No bo on zdobył to 4 fragi. Ci ustawieni defensywnie, Searson spada teraz z tej pochylni. No i ten trafiony Goofy przez Smoka z takiej odległości. Nareszcie Goofy to zrobił i to jest 5-4. Rotują antyterroryści, ale będą musieli to odbijać w sytuacji 4-5. Pilnuje pleców Patitek cały czas. Jest frag dla Patitka, ten cały czas walczy. Patitek trafiony, ale wciąż mamy przewagę. Hunden przez Smoke, jakimś cudem, ale z drugiej strony tutaj przecież też Goofy trafił rywala. Stomp pilnował pleców, tam był Kito. Stomp, i stomp kolejny Goofy, to jest koniec! 16-14! Triumfuje X-Com po fantastycznym finale! No coś pięknego! Brawo, w tej końcówce wytrzymali do samego końca! Będzie narożnik Patitek, a X-Com będzie miało puchar, także polska drużyna triumfuje tu w Poznaniu na Inea Stadionie. Podziękowanie za mecz, za fantastyczny finał. No i teraz to jest ta chwila, wzniesiony puchar do góry. Brawo dla X-Com teamu, bo zasłużyli!